Dzień dobry, witam Cię na moim kanale w kolejnym filmie. Dziś opowiem Ci o tym, jak używam na zajęciach talerzy papierowych. Tak jak widzisz, mam tutaj dużo, dużo pociętych talerzy papierowych i używam ich na zasadzie takiego popularnego ostatnio trimino, w którym układa się trójkąty. Ja mam talerze pocięte na trójkąty, i tutaj z pomocą tych talerzy ćwiczyłam z uczniami godziny. I godziny, mam na dwa, na... godziny są zapisane na dwa sposoby. Na przykład, północ jest zapisana jako It's Midnight, it's 12 o'clock. No i jest napisane jako 12. Tak? Nie przygotowałam sobie tutaj o, it's 12 o'clock, i one są wszystkie, oczywiście napisane różnymi kolorami, to nie jest tak, żeby naprawodzało uczniów i tak jak widzicie to już do siebie pasuje, tak? No i trzeba znaleźć jeszcze trzecią część i właśnie uczniowie sobie siadają na dywanie i te części układają w parach, w grupach, w zależności od tego, ile mam osób, to oni po prostu sobie na tym pracują, tak? I takie talerze składają, ok? Znalazłam tutaj te trzy, trzy części i w ten sposób to wygląda, tak? Y z młodszymi uczniami kiedyś grałam w ten sposób, że na jednej części miałam obrazek jakiejś rzeczy, rzeczy, na drugiej części miałam słowo po angielsku i na trzeciej części miałam słowo po polsku. I dzieciaki sobie układały w ten sposób. Niestety nie zachowało się to, już się niestety zniszczyło, bo już jakiś czas z tego korzystaliśmy i to się niestety już zniszczyło. Zostało mi te z godzinami, bo to są takie bardzo świeżo. Bardzo świeżo, niedawno używane i bardzo fajnie się sprawdzają, i te kawałki są różne, tak? Te kawałki nie są sobie równe, tak? Jedne są mniejsze, jedne są większe, jedne są na przykład takie, więc to te kawałki, tak, staram się, żeby to nie nasowało po prostu kształtem. Uczniom, co do siebie pasuje, więc to nie są takie typowe puzzle tylko właśnie no, muszą to przeczytać, muszą zrozumieć, muszą wiedzieć, jak się mówi godziny, żeby mogli sobie to po prostu dopasować i złożyć tak, jak być powinno. Mam jeszcze kilka różnych innych sposobów na użycie talerzy papierowych na zajęciach, i oczywiście pokażę Wam je w kolejnych filmach. Także bądźcie ze mną, subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek koniecznie, żeby być na bieżąco i żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.